Dobra, już jesteśmy przy sali gimnastycznej. Dobrze. Ceremonia. I myślę, że po ceremonii skończy się już prolog. Dobra, spotkaliśmy się. Cała szesnastka. To nie sztuczki psychologiczne, wcale nie, to magia. Please wait. Please don't. It'll be okay. Ha, tak, tak, będzie wszystko dobrze, a Tua nas obroni. Nie martwcie się, zostawcie to mnie. Jeśli te niedźwiedzie znów się pojawią, to skopię im żyć! Co to? Coś nie tak? Słyszycie to? Słyszę. Jakby coś po wentach łaziło. Coś po wentylacji. Uff, naf. Niedźwiedź chodzi po szybie wentylacyjnym, no. A nie. Dobra, to ty... Znowu to... No witajcie. Nie, nie mogę zrobić view. Teraz mogę zrobić view. Jak ładnie. Nie wiem, może na miniaturkę pójdzie, może nie. Zobaczymy, co mi się spodoba. Wszyscy chowacie się za gątą. No to potwory. Wow, ten taki podjarany. Wow, jak fajnie. To są Exizalms, co? Dobra, to już słyszeliśmy. Uciekaj, Himiko, co? Czemu do niej akurat? Nie mówiłeś, że skopiesz im tyłki? No to ja strach obleciał. Co do chuja? Nikt mi o tym nie mówił, co się o tych maszynach. A ten co taki spokojny? Wyluzujcie, ja powodu do paniki. Pewnie nie jesteśmy w żadnym zagrożeniu. Pewnie gdyby nas chcieli zabić, to by już dawno to zrobili. No, dokładnie. Podszedł pod tego i... Co do nas chcesz? Po co ci tę broń? Co? Więc... Macie naszą... atencję, w sensie... Macie naszą uwagę. Więc co od nas chcecie? It's a killing game. Odezwał się ten zielony. Mordercza gra. Co? Czekajcie. Co?
Co wy powiedzieliście? Jeśli dobrze słyszałem, mordercza gra. A, znowu to powiedział. Weź, nie ma czasu bić się między sobą. Okej. Co do kogo mówisz, żabroni, żabroni? Co to ma niby znaczyć? Co ty mówisz, żabroni? Czym jest kurwa żabroni? Będą się kurwa napierdalać przed nami? Nie obawiaj się, Atua jest nad nami, tak. Uważa na nas. W takiej sytuacji po prostu patrzy? To jest zbyt niebezpieczne, musimy się stąd wydostać, inaczej... Łada kuma! Co? Moje urocze małe kupsy, w sensie dzieciaki. Tak powiedzmy, że moje urocze małe dzieciaki. Dobra, koniec bitwy, Monokuma. Tatuś przyszedł. Zachować się. Ten głos. Jest. Ojciec! Czy to ty? Papa Kuma! Daddy! O Jezus, ona mówi Daddy! Daddy? Aż ona zareagowała. On ma skrzydła, co jest? Tytum. No, ładnie. Statycznej Akademii. Czekaj, coś pominąłem, mam wrażenie. I'm the god of the new world. Co? Mogę to otworzyć? Chyba nie. A mogę, play. I am the god of this new world. And the headmaster of the Ultimate Academy. Mam wrażenie, że troszkę mu się głos zmienił. Albo... Nie no, troszeczkę, chyba troszeczkę. Jestem bogiem tego nowego świata. I dyrektorem tej nowej akademii. No, bogiem nowego świata. No, oczywiście, że to jest jakiś nowy świat Neo, czy coś takiego, i stworzony przez Monokumę. The one, the only Monokuma! Nice to meet ya! Nice to meet ya! Tak, jedyny w swoim rodzaju Monokuma. Miło was poznać. Jest, tatuś przyszedł. Kolejne epickie wejście Monokumy. Tatuś jest taki cool. A nic nie powie. Dobra. Rozmowny. Jesteście tak, tacy słodcy.
Co? Tatuś jest zły na nas? Nie bądź idiotą. Nigdy bym się na was nie złościł. Moje słodkie, małe dzieciątka. To jest taki typowy rodzic, który mówi, że tak nie robi, ale w sensie, że drze po prostu na was mordę. Na przykład, nie wiem, dobra, może nie tylko rodzice tak robią, nie? Znam osoby, które nie są rodzicami, a tak robią, nie? Że drzesz mordę, że się nie drzesz. W sensie, ktoś ci mówi, że masz zamknąć się, bo jesteś głośny, a ty się drzesz na tą drugą osobę, że wcale nie jesteś głośny. I przy tym drzesz się. No, to pomyśl logicznie. Nie no, nabijam się, ale faktycznie to jest takie... No, Monokuma się tak troszkę zachowuje. Super Monokuma, Super Monokuma 2, Super Monokuma i ostatecznie Super Monokuma 4. Co jest? Monokuma to jest ten rodzic, który przypierdoli ci. Przypierdoli swoim dzieciom i powie, że przemoc to nie rozwiązanie. Co? Okej. A power you only see when the gods themselves do battle. Anyway. Dobra, nie jestem wcale zły. Jestem z was dumny, co? Znowu im wjebał, ale te ilustracje są fajne. Jak to ładnie wygląda. Ojciec pamięta, bo wie wszystko. Okej. Monokuma jest troszkę... stał się trochę stary. Jakby... mam wrażenie, że odkąd stał się ojcem, stał się takim... nie wiem, tak troszkę się zmienił. Dobra, zaczynając... od początku nie jestem żadnym pluszowym misiem, jestem Monokuma. Więc pokażcie trochę szacunku. Jestem dyrektorem tej akademii. Dyrektorem? Wygląda na to, że jest w coś w stylu budowanym AI, tak jak ja. Dong, dong, dong. Dobra. W zasadzie to obawiam się, w sensie martwi mnie to ta zabójcza gra, o której wspomnialiście.
Oj, on się cieszy już. Się... Dobrze się bawisz? Okej. Zabawa się rozpocznie. Dobra. Niech rozpocznie się zabójcza gra? Co? My? Ej, proszę, przestań żartować. Dlaczego mielibyśmy się zgodzić na takie uczestnienie, w sensie, by brać udział w jakiejś głupiej, zabójczej grze? O, nie chcecie wcale brać udział? Oczywiście, że nie. Gentleman nie krzywdzi ludzi. Chyba, że coś... Chyba, że w ogóle powie coś złego o robakach. Wtedy to może. Więc mówisz, że jeśli nie chcemy umierać? Dlaczego przyjaciele mieliby zabijać się nawzajem? Kto powiedział, że jesteście przyjaciółmi? I wy w ogóle nie jesteście przyjaciółmi? Jesteście wrogami. Po to, by się nawzajem mordować. Wrogami? Okej. Muszę się wciąż dużo nauczyć od ojca sarkazmu. Co? Dobra. Ona ma coś przeciwko gorzu, coś przeczytałem. I... tatusiu, czy zamiast mordeczej gry nie moglibyśmy robić tak papier, kamień, nożycze, czy coś? Taki turniej, papier, kamień, nożyce w Danganronpa, to by był idealna gra. Przepiękna gra. Gra, w której nikt nie umiera. Jak my się mamy niby zabijać? Dasz nam jakieś bronie? Co do chuja z tobą? Dlaczego miałbyś pytać? Musimy się dowiedzieć, musimy zdobyć jakieś informacje. Nie możemy przecież nic zrobić, jeśli niczego nie wiemy. Bronie? Dobra. Sofistika... Co? Sophisticated experience. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, co to jest za słowo. Jest by class trial. No tak, ale kogoś jakby morderca albo class trial, to macie, wiecie, no. Kara się osobę, która zabiła i została wykryta. Ale żeby w ogóle
Był klaster, ktoś musi kogoś zabić, tak? O, nie wiem, wziąć z kuchni nóż czy coś takiego. O Jezus! A, po raz kolejny tutaj będzie tłumaczyć, jak działa. Dobra, to oni to tłumaczą. Okej, fajnie. I tak już znam. Co on się tak napalił? Za dużo. Te wyjaśnienia mówią za dużo. Co? Mówią tyle samo, co ty w poprzednich częściach. Obrzydliwe. Rzecz w tym, że nie tylko liczy się zabicie kogoś, ale musisz też przeżyć właśnie rozprawę klasową. Czyli trzeba zabić bez żadnych. No wiecie, oni, nikt się nie może dowiedzieć, że to ty zabiłeś. Wtedy wygrałeś. Czym jest kara, o której wspominałeś? No oczywiście, że egzekucja. No, egzekucja? Egzekucja! No, jeśli popełnisz przestępstwo, zostajesz ukarany. To jest reguła społecznościowa. Okej, czyli to jest zabójcza gra, więc tutaj kara za morderstwo jest bardziej permanentna. No wiecie, zabójstwo za zabójstwo, czy śmierć za śmierć bardziej. Dobra, nie musisz nam tego opisywać. Się zżygała, co jest? Wy dzieci jesteście tacy niesamowici. Co w nich jest niby takiego słodkiego? Dobra. Koniec tego nudnego. Dobra, zacznijmy to. Macie pełny tutaj, pełne możliwości na zabicie. Nice. Fajne przykłady. O, elektrocute, to bym chciał widzieć. Żeby kogoś tak. Już kogoś tak prądem jebło, nie? Żeby kogoś tak poważnie prądem pierdolło?
tak do śmierci, nie? Ale nie, że to jakieś... Znaczy, mogłoby to być wypadek, wtedy może liczyłoby się to jako samobójstwo, nie wiem. Chociaż nie było umyślne. Albo może się to okazać takie coś, że ktoś faktycznie majstrował przy jakoś przy kabelkach i zwiększył jakoś, nie wiem, prąd czy coś takiego i wtedy kogoś walło. Albo nie wiem, ktoś sobie, nie wiem, pływał w basenie, ktoś, nie wiem, wrzucił coś elektrycznego do wody i tak, nie wiem, to, ale myślę, że to by był fajny koncept, nie? Albo zastrzelić kogoś, no bo spalić kogoś to, no niby mieliśmy tam Nagito, nie? W drugiej części, jakby on nie umarł przez to, że został spalony, to oczywiście, ale tam, no kilka mieliśmy tam już spalonych ciał. Mukuro w piątym została, w sensie ona już nie żyła, ale później ją wysadzili, bo ona miała później w sobie bombę i jej ciało było całe spalone, więc to kinda też się liczy. Ale chciałbym też właśnie widzieć też, chyba do tej pory nie mieliśmy żadnej broni takich, wiecie, palnych, żeby ktoś, jeszcze nie było czegoś takiego, że ktoś kogoś zabił bronią palną, nie, że ktoś komuś strzelił kurna w łeb i próbował to później jakoś ukryć, coś takiego, albo strzelił w serce i to próbował ukryć. No imo takie case z bronią faktyczną byłoby fajne, z elektrycznością też. Or left your victim to death. rozśmiesz kogoś do śmierci. No, fajne by było. Możesz wybrać sobie dowolną metodę, którą lubisz, by zabić kogo lubisz. Jak tylko lubisz. No. Czyli tutaj w tej akademii odkryjecie swoje mordercze potencjały. 16 talented teenage prodigies all competing for first place in a killing game. 16 utalentowanych nastolatków walczą o pierwsze miejsce w morderczej grze. O. There's no better setting for an event like this than the Ultimate Academy. No dobra, nie ma czegoś lepszego niż tutaj w Ostatecznej Akademii. To tak. Ostateczna. W sensie. Zabójcza gra. Tylko gra. Ryzykowanie naszym życiem do tak głupiej gry jest absurdalne. Nie wygląda na to, że będzie nudno. Wygląda na to, że nie będzie nudno. Że... Dla niego to jest ciekawe po prostu. No, mamy tutaj ciula wśród nas. Jak wy, degeneraci, możecie zachowywać taki spokój? To musi być kłamstwo, co nie? To kłamstwo, prawda? To musi być kłamstwo. Kłamstwo, bardziej fikcja. Jak jakaś jakiś film w telewizji. It's no use.
Nie chcę być w żadnej mordejczej grze. To zło. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Cóż, jeśli nie chcesz uczestniczyć w tej grze, to może być problem. Ponieważ mordercza gra to jest jedyny powód, dlaczego tutaj jesteś. Co? Czekaj minutę. Cokolwiek powiesz, nigdy tego nie zrobimy. Nigdy nie będziemy uczestniczyć w zabójczej grze. Zawsze tak mówią, a później się mordują jak pojebani. Cokolwiek planujesz, nie pozwolimy ci z tym. Nie pozwolimy ci to na to po prostu. Kasia. That's nice. Nie, co? That kind of divine spirit is important, czyli to jest. Taki jakby duch walczności jest bardzo ważny. Każdy kocha brutalność w takich grach. A specjalnie, w szczególności ja, nigdy się nie. Nie starzeje. No i poza tym, jako dyrektor tej szkoły, moim zadaniem jest, by was do tego zmusić. Okej. O Jezus. Niby co, wiecie, ja to tak robię, tak w razie czego może na miniaturkę będzie. Nie no, fajna jest ta opcja. No, nie będę ukrywać, fajna, podoba mi się opcja ta. No, jest nas 16, jakieś pojebane misie nam każą się mordować. Mamy za sobą prolog. Tak myślę. Wow. Ta muzyka. Mhm. Kaede, Kibo. Kirumi. Rantaro. O, to było dziwne. Monokuma, dobra, Shuichi. Sumugi, dobra, co nam szyje. Gonta, Tenko. Kokichi, chuj. Maki. Korek. Miko. To widzieliśmy, Angie. Ryoma. I Miu. O, i Kaito jeszcze. Werdykt. Monokuma, dobra. Dobra, Monokuma, już ciebie znamy. No fajne intro. I Monokupsy.
Co to było? Co to za koniec świata był? Jakiś meteoryt czy coś? Okej, Danganronpa V3 Killing Harmony. Ja wiem, kto to zrobił. Wiem, że to wasza sprawka. Nie musicie mi przypominać. Ultimate Revival. Czyli tak się nazwał chapter. Czy coś. Dobra. Do you want to save? No rzeczy samej chciałbym zapisać swoją grę. Zdecydowanie. Dobra, po tym jak Monokuma i Monokapsy wyszli. Coś się pojawiło na monopadzie. Okej. Handbook, fajnie. Dobra, to my już znamy przecież te zasady, ale w zasadzie fajna animacja. Dobra, czyli Body Discovery, czyli dopiero powiadomienie o ciele dopiero pojawia się, gdy trzy osoby znajdują ciało, to też jest bardzo ważne. Czyli... Jeśli... Czyli teraz za reguły, za niedotrzymanie regulaminu nie kara nas Monokuma, a te roboty? Okej. W takim razie po co jest Monokuma? On po prostu jest... Mówi... Jest na rozprawach... I co? I nie patrzy się. No bo nawet nie musi nas skarać, bo od tego ma roboty. To jest jakiś żart. Ja nigdy... Nigdy bym nie uczestniczyła Nigdy bym nie uczestniczyła w żadnej zabójczej grze. My class trial, or class trial, okej. Co to było? Dobra. Całkowicie zepsuli atmosferę. Okej, czyli to będzie trwać dopóki dwójka przeżyje, czyli mamy dwóch mogą dwie osoby przeżyć na końcu. Only two surviving students? What would be the reason for that? Mhm. No, tak, to jest logiczne, że z dwoma
Z dwoma osobami nie da się już robić żadnego żadnego killing game. Wiadomo, masz trzy osoby, to jeszcze tam coś się da zrobić. Bo ufasz, jakby załóżmy, że są trzy osoby, które sobie ufają, i jedno z nich na pewno musi być mordercą, co nie? I wtedy no jest problem, nie? Jest problem. I albo wybiorą dobrze, albo wybiorą źle. Zakładamy, że wybierają dobrze. To zostają dwie osoby. Zostają dwie osoby. I wtedy... Wtedy nie może być już żaden killing game. Nie będzie już kolejnej rozprawy, no bo... Wiadomo, jeśli... Jak masz dwie osoby... Jedna zabije drugą, to już masz jedną osobę. Tu już nie masz żadnego class trial, no bo kto ma głosować, jak wszyscy nie żyją? Nie, no porąbany to jest, wiem, ale... Cóż, takie to właśnie jest Danganronpa. Dobra, przestańcie się kłócić. Nie możemy się kłócić między sobą. Musimy pracować razem. Tak, zespołowo. Dobra. No, stresujące. Ten tekst w ogóle, even I can't handle this intense vibrations. And trust me, I've got experience. O ja pierdziele. Kto wie, ten wie. Nie będę tego tłumaczyć. Anyway, ona ma takie anyway, nieważne. Nawet nie skomentuję tego, co ona powiedziała. Dobra, może pracujemy razem i poszukamy razem jakiegoś wyjścia, co nie? To jest dobry plan. Jezus, ale nie przestanę myśleć o tym tekście od Miu, po prostu... Nie! Złe! Ja nie jestem zbyt family friendly, ale kurde... Módlmy się, żeby YouTube nie uznało, że to wystarczy, żeby zdjąć filmik. Nie, no raczej nie. Okej, trzy kropki. Czemu wszyscy są tak cicho? Chciałem coś... nie tak? Masz rację. Nie możemy się poddać tak łatwo. Może rozdzielimy się. Ej, tu już jest chapter pierwszy. Nawet nie zauważyłem. Może rozdzielimy się i poszukamy pierwsze... O Jezus. Poszukamy wyjścia. A tu nam pomoże. Dobra. Dobra, czekajcie. Co to?
Mieliśmy już zacząć. Jakieś... Co? Okej, okay, follow Gonta. Czy nas od razu... Nas od razu przetransformuje, kiedy... Okej, co? So you have what it takes to win. Co? Jesteś trochę niepokojący, wiesz? Może to jest ostrzeżenie, czy coś? Entero jest... No, jest zagadką. Nawet zapomniał swojego ostatecznego talentu. Pytanie, czy zapomniał, czy nam nie chce opowiedzieć? Okej! Okay. Dobrze, to jest idealny moment, by... log? Nie, log tutaj... Nie wejdziemy. Naprawdę muszę wejść za każdym razem na map najpierw, żeby wejść do menu. Super. Dobra, save'uję. To już za dużo dla mnie. To już za dużo dla mnie, już mnie gardło boli. To już był end. To był prolog end, a ja nawet nie zauważyłem, bo było głupie ładowanie, które ja wam pewnie wyciąłem, bo nie chcę, żebyście czekali na jakieś głupie ładowanie i oglądali. No cóż, była ta krótka cutscenka i nawet... Wiecie, ja jestem przyzwyczajony do tego, że Danganronpa jest takie prolog end. Napis. I później napis chapter 1. I tutaj w zasadzie tego chyba nie było, tylko widziałem jakiś napis. Jakiś inny napis. Po prostu. Myślałem, że to dalej prolog. Dobra, nieważne. To już za dużo jak na dla mnie. Nie wiem, czy ten odcinek będzie podzielony na dwa. Jeśli tak, to... Widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy szukać wyjścia, którego prawdopodobnie i tak nie znajdziemy, a później zobaczymy, co dalej. Dobra. Już mi gardło wysiada, bo tyle nagrywam, że... Tyle już nagrywam. 2, może nawet 3 godziny. To już jest za dużo dla mnie. Dobra. To ja idę odpocząć. Jutro siadam na spokojnie. Myślę, że lecimy sobie dalej z kolejnym odcineczkiem. Dobra, trzymajcie się. Cześć.